Pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy pielgrzymi, czujemy już pomału koniec, czuć częstochowe, jesteśmy coraz bliżej naszego sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Dziś chcę Wam powiedzieć o Duchu Świętym, który uzdalnia do realizacji powołania, który jest w naszym powołaniu i chcę, żebyśmy je realizowali. I na tym się dzisiaj zatrzymamy na naszym powołaniu. Duchu Święty, proszę Cię, abyś ogarniał każdego z nas. Przyjdź do naszych serc, przyjdź do naszych myśli, do tego wszystkiego, co przeżywamy, daj, abyśmy dobrze realizowali nasze powołanie. Przyjdź z radością do naszego powołania. To, co nie jest Twoje w naszych powołaniach, wypal. Tam, gdzie doświadczamy lęków przed powołaniem, przyjdź i wypal, co nie Twoje. I uzdalniaj nas do tego, żebyśmy byli wierni słowu, które Tobie daliśmy, które przed Tobą złożyliśmy, przed Ołtarzem. Przyjdź, Duchu Święty, umacniaj nas w dobru, umacniaj nas w prawdzie. Amen. Dzisiaj będzie nas prowadzić fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, w którym święty Paweł pisze właśnie o powołaniu i pisze do swojego ucznia Tymoteusza w ten sposób: Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz. Cały im się oddawaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę. Trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Mówiłem wczoraj, że Biblia nie rozróżnia daru i charyzmatu, ponieważ nie było wtedy teologii daru czy charyzmatu, tylko Zamiennie używa te działania Ducha Świętego. Takich rzeczy w Biblii jest dużo. Biblia nie rozróżnia biskupa od kapłana. Zamiennie używa episkopos i presbiteros. I, I tak samo będzie z chrztem, chrzest wody, chrzest ducha. To są. Nie ma co teraz wchodzić w te rzeczy. Natomiast mówię tylko o tym dlatego, że święty Paweł mówi o powołaniu jako o charyzmacie. Możemy oczywiście też mówić o jakimś charyzmacie w powołaniu, natomiast spojrzymy raczej na powołanie jako na dar, który daje Duch Święty, ponieważ przy powołaniu nasza współpraca z Duchem Świętym jest bardzo mocnym zapieraniem się samego siebie. I dlatego w kontekście tego, co powiedziałem wczoraj, to jest dar. Natomiast Święty Paweł łącząc to z charyzmatem pokazuje wyraźnie, że jest w tym Duch Święty. Powołanie jest związane z działaniem Ducha Świętego. Każde powołanie, powołanie do kapłaństwa, do zakonu, powołanie do małżeństwa, jest związane z działaniem Ducha Świętego w nas. To Duch Święty nas uzdalnia do powołania. W powołaniu jest też wola Boża, czyli mamy iść za tym, do czego nas zaprasza Bóg, a Bóg daje nam bardzo konkretne pragnienia w sercu. Te pragnienia mogą być intensywne bądź nie. Ale są i potrafimy je rozpoznać, dlatego że Bóg nas tak stworzył, że możemy czytać to, co Bóg mówi. Tak jak ryby nie trzeba uczyć pływać, tak samo człowiek jest istotą religijną. To znaczy, że ma wrażliwość na odbiór tego, co mówi Bóg. Ma taką wrażliwość duszy, że potrafi to słyszeć. Oczywiście to jest kwestia, że ja chcę to usłyszeć, że nastawię na to uszy. Że fale będę odbierał z tego kierunku. Gdzie mówi Bóg? Czasem trzeba trochę poczekać, ale człowiek jest nastawiony na te fale, aby je odbierać. Tak nas ukształtował Bóg. Dlatego też powołanie wynika z modlitwy potwierdzonej przez Kościół. I w małżeństwie, przez ślub, i w kapłaństwie, w życiu zakonnym, przez zgodę Kościoła na. Dopuszczanie nas do ślubów, do kapłaństwa, więc jest moja modlitwa, gdzie słyszę Boga, gdzie się modlę, gdzie odczytuję znaki, które towarzyszą. Czasem to jest wyraźnie jakiś głos Boży w sercu, czasem to są sytuacje, w których jesteśmy, które nam wyraźnie mówią: To jest Twoja droga, tędy powinieneś iść. Dlatego Święty Paweł mówi: Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został Ci dany. I teraz uwaga, za sprawą proroctwa, czyli to jest modlitwy wspólnej i nałożenia rąk kolegium prezbiterów, czyli potwierdzonej modlitwy przez Kościół. Modlitwa wspólnoty, a potem jest potwierdzenie Kościoła przez nałożenie rąk. Do realizacji powołania jest bardzo ważny wysiłek. Nie da się żyć powołaniem uczciwie, po Bożemu, bez konkretnego wysiłku. I ten wysiłek Paweł dalej opisuje. On mówi: Nie zaniedbuj. Co to znaczy? To znaczy troszcz się, rozwijaj, ale dalej mówi: W tym się ćwicz. Dalej mówi: Uważaj na siebie. Zobaczcie, że to są wszystkie słowa, które podkreślają, że powołanie jest związane z jakimś dbaniem, z wysiłkiem. Patrząc na Ewangelię, bo Biblia tłumaczy Biblię, powiemy, że z wzięciem swojego krzyża, bo powołanie, realizowanie powołania jest krzyżem, jest jarzmem, które jest słodkie, ponieważ Bóg nas do tego wezwał, ale jest to konkretny wysiłek, który mamy realizować. Bóg nas zaprasza i uzdalnia, i Duch nam towarzyszy na tej drodze powołania. My myślimy sobie bardzo często, że jak już jestem powołany, to już potem spontanicznie sobie ze wszystkim poradzę. Ile małżeństw tak uważa, że my spontanicznie wszystko będzie dobrze, bo my potrafimy być małżeństwem? Nie, nic z tych rzeczy. Spontanicznie małżeństwa się rozsypują. Jak idę na intuicję, bo niby mam nosa, podobnie w kapłaństwie. Jak ktoś próbuje tutaj wszystko, że moje całe kapłaństwo, czystość, posłuszeństwo, to będzie spontaniczne, to się w tym pogubi. Akurat w życiu zakonnym czy w kapłaństwie to są pewne rzeczy bardzo jasno określone, że mają być rekolekcje, że mają być solidnie zrobione. U Jezuitów mamy co roku rekolekcje ośmiodniowe w milczeniu. Ja je teraz przeżywałem na początku czerwca i co roku jestem do tego zobowiązany, ale tu nie chodzi o spełnianie obowiązku, tylko zobaczenie, że ja tych rekolekcji potrzebuję, żeby być kapłanem Bożym. Ja potrzebuję, Zatrzymać się w ciszy, wyłączyć telefon, być poza internetem, być tylko z Panem Bogiem, bo chcę go słuchać, a w życiu gdzieś to, to gubię. Kapłani też mają swoje rekolekcje. Można na nie pojechać z przymusu, a można pojechać, bo ja chcę słyszeć głos Boga. Jak ktoś dba o swoje powołanie, to nie traktuje go na zasadzie spontanicznie wszystko będzie dobrze. Tutaj nie potrzebuję tego, nie potrzebuję tego. Potrzebuje zatrzymać się w Bogu i podobnie w małżeństwie. Aby być dobrą żoną, dobrym mężem, potrzeba budować wzajemną relację, korzystając z pomocy. Po to są rekolekcje małżeńskie, po to jest formacja małżeńska, po to są grupy wsparcia dla małżeństw. I, i to jest potrzebne, nie trzeba czekać na kryzys. Ile Ja spotykam małżeństw, które nie my teraz, my wszystko jest dobrze, nie potrzebujemy, a potem mija dwa lata, pięć lat. I rozpadają się, płaczą, yy, proszą o pomoc, i bardzo często wtedy już nie można nic zrobić, dlatego że tylko jedna strona chce pomocy, bo druga zrezygnowała, druga się już odsunęła i, i nie chce niczego, jest zamknięta zupełnie. Bardzo Was zachęcam, żeby mieć taki kierunek myślenia, że do troski o powołanie, czyli to, co mówi ty, Paweł, nie zaniedbuj, w tym się ćwicz, uważaj na siebie. I tak dalej. Do tego wszystkiego są potrzebne konkretne metody działania. To nie jest na spontan, tylko konkretne metody działania. A oprócz tego, dużo modlitwę, Dużo modlitwy wspólnej. Jeżeli chodzi o małżeństwo, to mam, mogę powiedzieć, drobna rzecz. Zmówiona codziennie dziesiątka różańca wspólnie. Małżonkowie, nie z dziećmi, małżonkowie. I potem po takiej dziesiątce różańca czasem jedno dziękuję za coś w małżonku. Drobna rzecz. Widziałem już niejedno małżeństwo, które zostało przez to uratowane, że mają takie doświadczenia. Natomiast dzisiaj często narzeczeni, którzy idą do ślubu, nie mają w ogóle doświadczenia wspólnej modlitwy. Nie modlili się nigdy razem. Na msze świętą poszli razem. Ale żeby razem uklęknąć i modlić się głośno, żeby słyszeć, że małżonek przyszły się też modli, jeśli nie krępujemy, słyszeć swój głos na modlitwie. To nie jest dzisiaj częste doświadczenie. Niestety, i potem jest tyle rozwodów. Spontanicznie nie będziemy rozwijali powołania. Potrzeba pomocy z boku. Mogę wam też powiedzieć, że niedużo potrzeba, żeby małżonkowie się scalali codziennie. To mogą być trzy minuty poświęcone na coś krótkiego, bardzo głębokiego. Na przykład powiedz mi przez minutę o najważniejszym doświadczeniu w ciągu dnia. Albo rano powiedz mi, półtorej minuty, jedno mówi i półtorej minuty, drugie coś dobrego o mnie. Zobaczcie, zrobić coś takiego to już jest duży wysiłek, bo to jest realizowanie powołania. A to jest tylko po półtorej minuty, to wychodzi trzy minuty rano i cały dzień jest zupełnie inny. Myślenie o małżeństwie jest zupełnie inne. Z pracy do domu wraca się z zupełnie innym nastawieniem. Duch Święty który uświęca powołanie, zaprasza każdego z nas, dbaj o swoje powołanie, korzystając z tego, co jest w Kościele. Kościół ma bardzo dużo pomocy. Dbaj, rozwijaj swoje powołanie. Nie zaniedbuj, w tym się ćwicz, uważaj na siebie. To są słowa, które nam mówi Święty Paweł, bo On łączy powołanie z Duchem Świętym. To jest dar od Boga. I wymaga współpracy z Duchem Świętym w życiu codziennym. Chciałbym, żebyśmy dotknęli teraz na chwilę tematu rozeznania powołania. Myślę, że jest jakaś część pielgrzymów, którzy stoją przed wyborem swojego powołania. Otóż rozeznawanie powołania, w ogóle powołanie to jest wewnętrzny głos, który słyszę, potwierdzony przez Kościół albo potwierdzony przez drugą stronę, przyszłą żonę, przyszłego męża, czyli też chce. Bóg chce, to jest wewnętrzny głos. Bóg tego chce, ja to czuję, doświadczam tego i jest potwierdzenie, czyli Kościół tego chce, chce tego przyszły mąż, przyszła żona. I to jest powołanie. Jeśli nie ma potwierdzenia, a tylko słyszę głos, można poczekać, czy będzie potwierdzenie, pozmagać się z tym, ale może być ostatecznie, że nie ma potwierdzenia. Te, te dwa elementy muszą być, aby móc powiedzieć: tak, to jest moje powołanie. Nie wystarczy, że Tomek mówi Kasi. Kasiu, na modlitwie zrozumiałem, że masz być moją żoną. Kasia patrzy na tomka i powie, ale ja tego na modlitwie nie słyszę. W ogóle nie biorę. Nie mam w ogóle możliwości. Absolutnie. Nie jesteś moim typie. W ogóle nie w ogóle nie, nie wchodzi to w grę. No, a Tomek będzie się upierał. No ale ja to przecież słyszałem, Bóg mi to mówił. Ale mi tego nie mówił. I ja tego nie widzę w ogóle. Więc to jest sygnał, Kasia nie jest twoim powołaniem, i masz odpowiedź. Przed realizacją powołania mocno wstrzymują nas różnego rodzaju lęki. Każdy ma jakiś lęk, nie ma ludzi, którzy nie mają lęków, ale lęki nas mocno wstrzymują. Ja pamiętam u siebie, że miałem bardzo duży lęk przed celibatem, przed życiem w czystości, lubiłem tańczyć. I nie wyobrażałem sobie, że, że, że dam radę żyć w czystości. I pamiętam podczas rekolekcji w ciszy, te rekolekcje były w sanktuarium w Świętej Lipce, i już klęczę na kolejnej medytacji, mówię, nie dam rady, to jest Boże, Ty mnie powołujesz, a ja nie dam rady, ja sobie tego nie wyobrażam. I wtedy usłyszałem w sercu od Matki Bożej słowa, ja Ci pomogę, ja Ci pomogę. Ja tego doświadczam. Jestem w zakonie 22 lata, ja tego doświadczam, że ona się mną opiekuje. Opiekuje się moją czystością i moim powołaniem. Jest matką mojego powołania właśnie przez tamtą modlitwę. Bo gdyby nie Maryja, nie wstąpiłbym do zakonu. Tamten głos jej w sercu, który pamiętam do dzisiaj, to było rok przed wstąpieniem do zakonu, czyli 23 lata temu. Mam siebie, jak klęczę, gdzie dokładnie jestem. Jak słyszę to w sercu i wiem, że to była Matka Święta, Matka mojego powołania. Modlitwą można przezwyciężyć każdy lęk. Ja jestem przekonany, że tak jest. Czasem lęk troszeczkę uświęcamy, konsekrujemy, że on się staje ważniejszy od Boga. Różne nasze lęki, nie tylko przed powołaniem, ale lęk, że. Zaczynamy być sparaliżowani, ale lęk ma zawsze gdzieś u podłoża brak zaufania Panu Bogu. Boję się, że, że nie dam rady, ale w modlitwie mówić o tym Bogu, mówić o tym Maryi. Nie chcę narzucać wam, żeby mówić Maryi, bo akurat w moim przypadku to Maryja mi o tym powiedziała. Ale mówcie o tym Bogu, Bogu Ojcu, mówcie o tym Świętym. Bóg ma swoją drogę, jak dotrzeć do naszego serca, aby złamać moc lęku w taki sposób, żebyśmy z tej mocy korzystali przez całe życie. I ja akurat traktując Maryję jako matkę mojego powołania, bo tak było w moim życiu, wiem, że ona jest tą pomocą, ona jest moją opiekunką. Tego doświadczam. Ale każdy z was ma swoją drogę i niech się trzyma swojej drogi w modlitwie, nie sugerując się jakimś innym. Do każdego Bóg dochodzi według Bożego zamiaru. Drugim takim oporem przed powołaniem jest chęć niezależności, że ja po prostu chcę żyć wygodnie, to jest trochę lenistwo, daję sobie jakiś czas, że kiedyś może będę realizował powołanie. Tymczasem zobaczysz, jak już podejmiesz drogę powołania, że ten czas, kiedy Bóg cię zapraszał, a ty uciekałeś przed tym, czy uciekałaś przed tym, to uznasz to za czas stracony. Co innego jest, jak ktoś nie usłyszał głosu Bożego. Nie pojawiło się pragnienie w tym kierunku do tej osoby czy do zgromadzenia, że nie pojawiło się pragnienie. Jak się nie pojawiło, to jest inna sytuacja. Nie ma głosu Bożego w jakimś kierunku, ale jak jest ten głos na modlitwie, to trzeba za tym iść, trzeba podjąć kroki. Jak widzisz, że ona ma być twoją żoną, czy on ma być twoim mężem, podejmuj kroki. Nie bój się tego. Jak widzisz lęk przed zobowiązaniem na całe życie, to w modlitwie przez zaufanie, przez prostą modlitwę. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. To jest przezwyciężanie wszelkich naszych lęków. Święty Ignacy z Loyoli, który buduje szkołę rozeznawania duchowego, on też uczy dokonywania wyborów. I przy każdym wyborze, a szczególnie przy wyborze niezmiennym, jakim jest wybór drogi życia, Święty Ignacy nam mówi, zawsze zanim podejmiesz decyzję, musisz mieć przed oczami cel swojego życia. Po co żyjesz? Że żyjesz dla Boga. On cię powołał, on chce, abyś mu służył przez całe życie, abyś go chwalił sobą, wszystkim, co robisz. Wszystko ma być dla Boga, w Bogu, podporządkowane Jemu, bo on jest moim stwórcą. Na ziemi jestem tylko pielgrzymem. Zmierzam do Boga, do nieba, aby się z nim spotkać. I tak ma być, wyglądać moje życie. Dopiero jak mam to mocno przed oczami, jak mój mózg, cały moje myśli zajęte są celem, to wtedy mam prosić o Ducha Świętego, aby On mnie namaścił swoją mocą. To pokazuje święty Ignacy. Proś o moc Bożą, aby nie swoimi siłami wybierać, ale wybierać w mocy Bożej. Bez Ducha Świętego nie podejmuj żadnej decyzji. Potem zobacz, czym chcesz się zająć. Czy chcesz oceniać, wartościować, czy chcesz dokonać wyboru? I przy wyborze nie wartościujemy. Dlatego wybór powinien dotyczyć rzeczy przeciwstawnych, których nie będziemy wartościować. Czyli nie wolno wybierać, czy moją żoną ma być Kasia, czy Basia. Absolutnie nie w ten sposób. Możesz pytać Boga, czy moją żoną ma być Kasia, czy nie Kasia. Wtedy nie wartościujesz, tylko patrzysz, do czego Bóg mnie zaprasza. Czy mam być do jezuitów, czy nie do jezuitów? Czy mam być księdzem decyzjalnym czy nie A jeszcze wcześniej, czy mam żyć w celibacie, czy nie w celibacie? To są przeciwstawne zbiory. Do czego ty, Panie, mnie zapraszasz? A jeżeli nie zrobimy zbiorów przeciwstawnych, wykluczających się, to będziemy wartościowali, będziemy oceniali. Tutaj chodzi, do czego Bóg mnie zaprasza. Więc mam po dwóch stronach dobro, ale zupełnie inne, do jakiej drogi on mnie woła, a później gdy dokonam wyboru czyli patrzę, gdzie mam większy pokój, jak to się kształtowało w moim życiu, które myśli kiedy się pojawiły, czy one mnie prowadziły do Boga, czy odsuwały od Boga. Trzeba też rozróżnić jakieś lęki, które się mogły pojawiać, ponieważ lęki nie są od Boga, a lęki mogą powodować niepokój w nas, jak takie myśli się pojawiają. Przyglądam się, Temu, co się działo we mnie, patrząc, co było od Boga, co nie było od Boga, i podejmuję decyzję. Jak już mam decyzję, to nie robię od razu kroków, tylko jeszcze się jej przyglądam i idę z tym do Jezusa. Panie Jezu, ja tak myślę, co Ty mówisz na to? Pokazać taką decyzję Bogu, czy doświadczam pokoju, czy niepokoju? To jest cały proces rozeznawania. Nie jest trudny, ale najważniejsze jest mieć cel w życiu. Nie cel na zasadzie zrobię maturę. Tylko widzieć cel ostateczny mojego życia, że się na śmierci nie kończy. Ja jestem pielgrzymem na ziemi. Każdy mój krok, wszystko jest pielgrzymką. Zmierzam do Boga. On jest celem mojego życia. Do czego ty mnie, panie, wołasz? I tylko wtedy, gdy mam to przed oczami, mogę dobrze wybrać. Powiem jeszcze parę zdań o wyborze zmiennym, o powołaniu zmiennym, które mamy. To jest powołanie. Do jakiejś posługi w kościele, do jakiejś pracy, już poza kościołem, zawodowej pracy, do tego, że mieszkam teraz w tym mieście, innym razem w innym mieście. To, że mamy dzieci teraz, opiekujemy się wnukami, a potem dzieci już odchodzą z domu, to są wszystko powołania tymczasowe, zmienne, odczytywane na jakiś czas. I to podlega ciągłej weryfikacji, bo życie weryfikuje. Chorują rodzice, trzeba się z nimi zająć, więc rozeznaję wtedy, czy być bardziej, żeby się nimi opiekować, czy jednak moja posługa jest większym okazywaniem miłości. Do tego Bóg mnie zaprasza, gdzie indziej, bo mam rodzeństwo, albo bo nie mam i muszę jednak rodzicami. Na to wszystko patrzymy przy wyborach zmiennych i one są też wyborami czasowymi. Teraz wybieram, że mam mieć taki samochód, innym razem taki, teraz taką pracę, bo potrzebuję popołudnia mieć w domu, bo są małe dzieci, a potem może już być inaczej. Proces dokonywania wyboru co do spraw zmiennych jest podobny jak przy wyborach niezmiennych, wyborach drogi życia. Przy czym nie, nie każda sprawa wymaga bardzo dużego zastanawiania się, bo to nie o to chodzi, żeby się ciągle zastanawiać ale żeby świadomie iść za Bogiem ważne jest cały czas że jesteśmy ukształtowani przez Boga tak żeby słyszeć jego głos aby rozpoznawać jego kroki aby rozpoznawać jego znaki bo Bóg mówi w przeróżny sposób raz powie przez biblię raz na modlitwie w ciszy innym razem przez piosenkę albo przez to że ktoś mi coś poda ona zgodziła się żeby był jej mężem dlatego że wtedy w tamtym momencie był tym, który wyciągnął rękę, i to było przekonywujące. Albo dla kogoś, bo w wątpliwościach mama im powiedziała, że to będzie dobry człowiek. Nie, że naciskała, tylko to słowo, bo mamie ufasz i jej rozpoznanie i, i tak dalej. Każdy ma swoją drogę rozpoznawania Boga, tego, co Bóg mówi do mnie, i tego się trzeba uczyć. Ale przed oczami mieć nieustannie, chcę być tam, gdzie chce mnie Bóg. Nie gdzie będzie mi wygodnie, łatwo, tylko tam, gdzie chce mieć mnie Bóg, bo tam będę w duchu świętym, tam będę w mocy Bożej, bo tam On mnie chce. Natomiast w niektórych sprawach takich codziennych trzeba też brać pod uwagę, że nie ma czasu na rozeznawanie, albo jesteśmy zbyt zestresowani, albo emocji jest za dużo i, i trudno podjąć zasłuchanie się w Pana Boga. Albo ktoś powie: „Ja nie widzę żadnych znaków, ja nie słyszę niczego, nie wiem, co mam robić”. Wtedy też trzeba patrzeć. W przypadku dziecka, co mówią rodzice. W przypadku małżeństwa, co mówi mąż, co mówi żona. W przypadku zakonu, co mówią przełożeni. Dlatego, że Duch Święty mówi do nas przez przebożonych. Duch Święty mówi do nas przez męża i żonę. Duch Święty mówi do nas przez rodziców. To nie znaczy, że każde słowo żony jest od Ducha Świętego, czy każde słowo rodziców jest od Ducha Świętego. Nie jest tak, ale Duch Święty mówi do nas przez nich w sposób uprzywilejowany. Bo przez więzy krwi, w przypadku rodziny, albo przez sakrament, przez śluby. I to ma wielką moc. Bóg się tym posługuje, dlatego jak słuchamy o świętych, to jak mocno podkreślają posłuszeństwo. Posłuszeństwo, tam jest uniżenie i Bogu się to podoba. Zachęcam, żebyśmy uczyli się słuchania Boga, uczyli się słuchania Ducha Świętego poruszeń, które są w nas. Często mówi nam Bóg trudne rzeczy i, i się łatwo z nich zwalniamy. Tracimy sens naszego życia, ten cel naszego życia, że jesteśmy pielgrzymami i zmierzamy do domu Ojca i po swojemu zaczynamy układać klocki, kombinować, załatwiać sobie. To się Bogu nie podoba i Bóg tego nie chce. Realizacja powołania. W duchu świętym, to jest przyjmowanie swojego codziennego krzyża. Zgoda na moje codzienne uniżenie, bo jarzmo moje jest słodkie, mówi Pan, a brzemie lekkie. Jeżeli jesteśmy na swoim miejscu, będziemy tego doświadczali. Jak jesteśmy nie na swoim miejscu, nie tam, gdzie chce nas mieć Bóg, to nie jest Jego jarzmo i to nie jest Jego brzemie. I wtedy będziemy doświadczali mocnego ciężaru. A Bóg nam daje na naszą miarę. Tyle, żeby nas poprowadzić ku świętości. Proszę Cię Duchu Święty. Uzdalniaj każdego z nas do realizacji powołania. Spraw, żebyśmy dbali o nasze kapłaństwo, życie zakonne, o życie małżeńskie, o bycie dzieckiem, o przygotowywanie się też do realizacji powołania. Pomagaj nam. Proszę Cię Duchu Święty, daj nam poszukiwać Twojego głosu: szukać i znajdować, gdzie Ty do nas mówisz, jak mówisz. Daj nam uczyć się ciebie nieustannie, abyśmy byli w Twoim ręku. Spraw, proszę, Duchu Święty, żebyśmy w życiu byli tam, gdzie nas chce Bóg, a nie tam, gdzie my sami siebie stawiamy. Amen. Amen.